Was, kochani, w moim Vogue makijażu. Ja taki filmik chciałam nagrać już chwilę temu, bo on na amerykańskim YouTubie wyświetlał się już, myślę, że z 2 miesiące na pewno temu. I chciałam go nagrać od razu, ale jakoś tak wydawało mi się, że nikt nie będzie chciał tego oglądać. A potem zobaczyłam, że Sara dodała taki filmik i stwierdziłam, że kurde, a może jednak i tak dodam. Dlatego, że bardzo często pytacie o moją rutynę makijażową i pielęgnacyjną, co robię i tak dalej, także zaraz Wam tutaj pokażę. Ja nie jestem w tym specjalistką, ale skoro pytacie o mój makijaż, to stwierdziłam, że zrobię to też w takiej innej formie niż zazwyczaj się robi, czyli więc będę po prostu dawała, że jestem Vogue Beauty Secrets Video. Okej, a więc zacznijmy od tego. Przepraszam, jak się będę czasami patrzyła tam, ale mam po prostu tam lustro i będzie mi łatwiej. Zacznijmy od spięcia moich włosów spinkami. Nigdy tak nie robię, zazwyczaj jestem w kucyku, ale stwierdziłam, że wszystkie te dziewczyny w tych filmikach tak sobie spinały ładnie włosy, więc czemu ja mam nie spiąć? A więc ja już umyłam moją twarz żelem z CeraVe. Nie wiedziałam, że CeraVe testuję na zwierzętach, kiedy go kupowałam, ale stwierdziłam, że no go nie wyrzucę, bo jeszcze jest go dużo, więc go dokończę, a następnym razem przypuszczam, że już się nie zdecyduję. I ja od razu po umyciu twarzy nakładam serum, taką ampułkę. Kupiłam ją w Hebe, ona się już kończy. Kupiłabym ją drugi raz, ale teraz chciałabym zacząć używać kwasów zamiast właśnie serum z The Ordinary. I jak widzicie, ledwo już coś jestem w stanie wycisnąć. Masowuję w twarz. Moja rutyna pielęgnacyjna oczywiście jest lżejsza rano niż wieczorem. Wieczorem na przykład nakładam maseczki i trochę cięższe produkty na twarz, a rano staram się, żeby ona nie była właśnie taka przesadzona. Następnie używam olejku i tutaj mam akurat taki olejek awokado znakomi. Nakładam go dosłownie troszeczkę. Ogólnie nie wiem, czy w dobrą stronę masuję, także możecie mnie poprawić jakby co. Ja sobie tak robię to trochę po swojemu, ale wiem, że muszę się trochę doszkolić na ten temat. Chciałam też kupić ten taki inny masażer, ale stwierdziłam, że póki mam ten, to będę używała tego. Ja to po prostu tak robię, żeby właśnie ten olejek wmasować i żeby on nie był taki widoczny, no a przy okazji podobno masowanie jest dobre dla naszej cery. I na przykład lubię to robić z rana, bo tutaj pobudza moją twarz. Okej, moja twarz już jest taka rozświetlona. Przedostatni krok w pielęgnacji to jest oczywiście SPF. Teraz kiedy... Ostatni krok w mojej pielęgnacji to jest oczywiście SPF, ja mam taki z Dermedic 50 i bardzo go lubię. Ja nauczyłam się tego niedawno, wcześniej nie używałam SPF, więc tak teraz wygląda moja cera, jest bardzo, bardzo rozświetlona. I czasami używam też kremu pod oczy, ja go kupiłam w Hebe. Ja krem pod oczy lubię używać szczególnie właśnie z rana, jak mam takie troszeczkę te oczy spuchnięte. Zawsze też daję sobie coś nawilżającego na usta i ja używam po prostu zwykłej wazeliny, ona mi się sprawdza najlepiej. Oczywiście nie codziennie robię taką pielęgnację, to jest taka pielęgnacja, kiedy naprawdę na przykład gdzieś wychodzę i chcę, żeby ta twarz była taka ładna, a czasami po prostu, no może tylko serum, bo mi się nie chce więcej, także no nie codziennie mam taką super idealną pielęgnację. I przechodzimy do makijażu. Ten filmik ma na celu właśnie mój codzienny makijaż. Ja na co dzień w takim moim codziennym makijażu nie maluję się podkładem, dlatego teraz go nie użyję, ale pokażę Wam, jakich używam na co dzień. Ja ostatnio używałam tego podkładu z Miss Sporty i naprawdę bardzo fajnie wyglądały. Ja ogólnie w podkładach szukałam tego, żeby one nie były takie ciężkie i żeby mi nie ciastkowały twarzy. A taki troszeczkę mocniejszy podkład, który kiedyś używałam dużo i który bardzo lubię, uważam, że jest super na wyjścia. Na przykład to jest ten z Eveline Liquid Control. A ja użyję tylko korektoru. Ostatnio 3 opakowania kupowałam tego Maybelline, ale on się strasznie szybko kończy, muszę powiedzieć. Jest super, bardzo go lubię, ale szybko się kończył. I ostatnio kupiłam sobie z Hen w Hebe i mi się naprawdę super sprawdza. Ja go mam w kolorku 62. Jeżeli chodzi o korektory, to ja robię coś takiego pod okiem, na brodzie trochę. W miejscach, gdzie mam jakieś przebarwienia, go nakładam i tak wygląda moja twarz. Jak używam podkładu, to tego korektoru daję mniej i tak on wygląda. Ten kolorek pasuje mi właśnie tak na teraz. Obawiam się, że jak będę bardzo opalona, może być za jasny. To światło tutaj trochę w łazience prześwietla, ale on pasuje mi tak idealnie do szyi. Jeżeli chodzi o puder, to ja raczej nie używałam, ale ostatnio kupiłam sobie ten z Vivo i on jest bardzo fajny, on jest taki właśnie delikatny. Ja wolę, jak ten efekt jest taki właśnie świecący, ale no teraz jak jest ciepło na przykład, to mogłabym się znowu za bardzo świecić, także wtedy użyłabym go na miejsce i tutaj troszkę na nosek.
I to tylko tyle. On ma super wykończenie, taki baby face robi. Ta buźka jest taka gładziutka, nie wiem czy to widać w kamerze. Teraz przechodzimy do konturowania. Ja uwielbiam używać bronzeru i nie wyobrażam sobie makijażu bez bronzeru, szczerze. To jest mój ulubiony, on jest z Lovely. Możecie wiedzieć, że jest ulubiony, bo popatrzcie ile mi go zostało. I uważam, że on jest fajny dla takich osób początkujących, albo po prostu takich niezaawansowanych w makijażu jak ja, które potrzebują po prostu czegoś, co im ich nie skrzywdzi i jest w takim neutralnym odcieniu. Ja go mam w tym odcieniu medium i biorę sobie po prostu pędzelek. Ja trochę tego bronzeru daję na rękę, żeby sobie nie zrobić krzywdy na twarzy i wtedy dopiero używam go tutaj. I nieraz mi nie wyjdzie nałożenie bronzeru, na przykład teraz mi nie wyszło i co ja wtedy robię? Biorę gąbeczkę i tak troszeczkę delikatnie wklepuję ten bronzer i ścieram, żeby ten efekt był naturalniejszy. To jest takie zblendowane i nie rzuca się jakaś taka krecha w oczy. Ja bronzera używam też na czoło, na brodę, ale musicie uważać, musicie to potem dobrze rozblendować, żebyście po prostu nie mieli tutaj żadnej takiej krechy. I od razu czuję się lepiej, bo ta twarz nie jest taka biała, tylko coś tutaj się dzieje. A tak samo jak bez bronzera, nie wyobrażam sobie makijażu bez różu. I tutaj jest mój ulubiony, też możecie zobaczyć, jak go dosyć używałam dużo. To jest naprawdę bardzo wydajny. To jest z Maybelline i ten kolor jest idealny moim zdaniem, bo nie robi z nas takiej laleczki, tylko właśnie daje taki fajny efekt. Ja róż daję tutaj w tym miejscu, na policzkę oczywiście. I tu czasami z różem też coś nie wyjdzie, więc to wtedy po prostu poprawiam gąbeczką. Mi się bardzo podoba ten efekt. Teraz przejdziemy do rozświetlacza. Ja na początek daję taki rozświetlacz w kremie, który miałam w kalendarzu adwentowym i jego jest dosyć sporo w środku. Tylko on jest bardzo mocny i na przykład z tym rozświetlaczem muszę uważać, żeby nie przesadzić. Ma dosyć duży pigment. Ja go tak lekko wklepuję tutaj. I to jest po prostu taka moja baza pod już docelowy rozświetlacz. Jeżeli macie w ogóle do polecenia kosmetyki do konturowania, czyli róż, bronzer albo rozświetlacz właśnie w płynie, to możecie pisać, bo chciałam sobie wypróbować i zacząć używać właśnie takich w płynie, ale w sumie nie wiem, które są spoko. Ja go też daję tutaj na nosek i w kącik oka. I on już w sumie, popatrzcie jak super się świeci i to jest taki właśnie fajny efekt, taki naturalny. Używam takiego z Lovely, on jest najbardziej znany. Ja wolę ten teraz na lato w odcieniu gold, ale silver też używałam. Daję go też właśnie w kąciku oka. I moja twarz jest taka właśnie super oświetlona i szczerze ten puder, który dawałam, w sumie się przydał. Teraz przejdźmy do brwi. Jak możecie zobaczyć, ja mam naturalnie bardzo gęste i ciemne brwi i ja z nimi nic nigdy nie robiłam. Ja nawet ich nie depiluję. Także możecie zobaczyć tutaj takie włoski niepotrzebne, ale ja jakoś boję się depilować tych brwi. W sensie mogłam sobie wyrwać te włoski, ale nie chcę ich ruszyć, bo podoba mi się nawet kształt, jaki mam. I serio, ja ich nie ruszam na co dzień. Nic z nimi nie robię, tylko je przeczesuję, a zgubiłam szczoteczkę do czesania. Ale jakbym bardzo, bardzo chciała coś użyć, to jest kredka, której mogłabym użyć. Ona jest z Vibo i ona ma tutaj dwa zakończenia. Jedna jest taką po prostu zwykłą kredką do brwi, jak możecie zobaczyć, a drugie zakończenie jest z takim jakby pędzelkiem. O, coś takiego. I to jest delikatniejsze. I troszkę sobie dałam na brwi, ale jak możecie powiedzieć, to jest niewiele i jeszcze bym je przeczesała, ale muszę sobie kupić tą szczoteczkę. Więc teraz przejdźmy do rzęs i ja zawsze, zawsze przed wymalowaniem rzęs używam najpierw odżywki i to jest moje już któreś opakowanie, bo jest moim zdaniem najlepsza i ja jej używam dosłownie od razu przed wymalowaniem rzęs i ja nie czekam, aż ona wyschnie, dlatego że rzęsy mi się sklejają i ten efekt już nie jest taki sam. Ja ogólnie mam spadającą powiekę i wiecznie ubrudzę się tuszem i potem muszę to wszystko mazać i właśnie od razu po pomalowaniu tą odżywką używam tuszu i ostatnio używam tego z Everline. Jak widzicie, już zdążyłam ubrudzić swoją powiekę i tym samym tuszem maluję sobie dolne rzęsy. Lubię sobie na przykład, jak gdzieś wychodzę, wykończyć mocniejszy tuszem i używam do tego z Miss Sporty Naturally Perfect, bo on jest po prostu taki dosyć ciemny i ma grubszą szczoteczkę. I potem jak już mam pomalowane rzęsy, no to muszę wiadomo zmyć ten brud i maczam po prostu patyczek w płynie micelarnym i czyszczę powieki. Teraz i tak szczerze nie jest tak źle, ale czasami tutaj mam całe czarne powieki. Okej, a więc taki teraz ostatni krok. Ja lubię używać ostatnio bardzo konturówek. I to jest konturówka, która kiedyś była sławna, aka Kylie. Ona była wydawana w Osmanie. Nie wiem, czy kojarzycie. Na przykład ja bardzo też lubię szminkę z tej serii, także ja sobie użyłam tej konturówki.
No i no właśnie robi taki fajny efekt, że te usta są trochę pełniejsze i mogłabym tak zostawić, na przykład dać błyszczyk tylko. I w sumie wiecie co? Chyba tak zostawię, żeby po prostu tylko tą konturówkę. Często używam właśnie z tej samej serii pomadki po prostu. Ona jest bardzo, bardzo fajna. Ale spróbuję sobie efektu z samą konturówką i błyszczykiem. Nigdy wcześniej tak nie robiłam. I to jest mój ulubiony błyszczyk. On jest z Eveline i ogólnie on ma powiększać usta. Serio, nie ściemniam teraz, bo on super wypełnia usta. Ogólnie nie widzę jakiejś dużej różnicy z konturówką czy bez. I rozpuszczamy moje spineczki. No i tak się prezentuje mój finalny look. Pokażę wam jeszcze w trochę innym świetle, bo tutaj łazienka trochę prześwietla. I tak się prezentuje makijaż w dziennym świetle. Jak możecie zobaczyć, jest taki lekko opalony, ale delikatny. Jestem mega zadowolona, bo on jest taki właśnie lekko wykończony. Także mam nadzieję, że taki filmik wam się podobał. Było to trochę coś innego. Był to mój po prostu codzienny makijaż, ale jakby w takim trochę trendzie, który panował na YouTubie zagranicznym. Nie miałam tu na celu oczywiście kopiowanie nikogo. Po prostu trend to trend, tak? Uważam, że to było mega fajne i dowiedzieliście się w końcu, jak wykonuję swój makijaż. Także wpadajcie też na mojego Instagrama, TikToka. Jak wam się podobało, to możecie dać łapkę w górę, a jak nie subskrybujecie, to zasubskrybować. I widzimy się w kolejnym filmiku. Bye!